Witam serdecznie w kolejnym odcinku Miedziowego Zagłębia Motoryzacji. W dzisiejszym odcinku najnowsza Kia Stinger w wersji GT, czyli najmocniejszej i jedynej słusznej, jeżeli chodzi o osiągi. Mamy tutaj silnik o pojemności 3,3 litra, jest to V6 doładowany. Felgi są to 19-calowe obręcze, już z oponami zimowymi niestety, także w sprawdzaniu osiągów troszeczkę mogą tutaj nam te opony przeszkadzać, aczkolwiek mamy niesamowicie wyglądający niebieski lakier, który w konfiguratorze i w broszurze nie wygląda tak bardzo efektywnie jak w rzeczywistości. W rzeczywistości ten samochód wygląda naprawdę po prostu nieziemsko. Co tu dużo mówić o wyglądzie? No jest on po prostu jak na Kia niesamowity. Nawet zresztą nie tylko jak na Kia. Myślę, że tutaj żaden z producentów nie powstydziłby się takiej stylizacji samochodu. Zwłaszcza tutaj z tym tyłem tutaj sygnowanym czterema końcówkami wydechu. Zobaczmy, jak wygląda wnętrze tego samochodu. Drzwi naprawdę bardzo dobrze wykonane. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Są lekkie, ale dają naprawdę poczucie solidności. Gdy wsiadamy do tego samochodu, automatycznie tutaj ustawia nam się fotel kierowcy do poprzednio zapamiętanych ustawień. Regulowana elektrycznie jest także kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach, czyli góra, dół, przód, tył. No i design. Design, który naprawdę wygląda niesamowicie w tym samochodzie. Nie przypomina on żadnej Kii, która jest dostępna na rynku. Przynajmniej mi nie przypomina. Nie wiem, być może ktoś tutaj jest w stanie odnaleźć jakieś akcenty. No na pewno kierownica, aczkolwiek reszta już jest to wszystko inaczej stylistycznie tutaj narysowane. Bardzo podoba mi się ten tunel środkowy wykończony prawdziwym aluminium. Co prawda to aluminium nie jest jakoś tak zimne, więc no mam wątpliwości, czy to jest prawdziwe, ale tutaj sprzedawca oraz broszury i tak katalogi zapewniają, że jest to prawdziwe aluminium. Naprawdę świetnie wygląda, lewarek jest prosty, przejrzysty i bardzo podoba mi się również sterowanie tutaj podgrzewaniem 3-stopniowym oraz wentylowaniem tego fotela. Nie możemy naraz oczywiście tutaj podgrzewać i wentylować fotela. Jest to naprawdę w niewielu markach możliwe, więc nie uważam tego absolutnie za wadę. Fotele są naprawdę wygodne. Mają tutaj regulację zarówno trzymania bocznego, jak i oczywiście regulację lędźwi. Brakować może niektórym tutaj regulacji tego podłokietnika. Jest to po prostu taka pokrywa, schowka bardziej niż taki prawdziwy podłokietnik. Aczkolwiek podczas jazdy tym samochodem, zwłaszcza w tej wersji silnikowej, w GT z tym silnikiem pod maską, no to myślę, że bardziej angażująca jest jazda niż jakieś tam podłokietniki czy też wygoda, komfort jazdy, który również oczywiście stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o ilość miejsca we wnętrzu, to mam 1,82 m, ustawiłem fotel pod siebie, nad głową mam jeszcze 5 palców wolnej przestrzeni, jest mi naprawdę wygodnie, czuję się otulony niczym w kabinie BMW. Natomiast przesiądźmy się do tyłu i zobaczmy, ile miejsca jest za mną. Wsiadanie tutaj utrudnia wyprofilowanie tej kanapy, aczkolwiek jest ono naprawdę mimo wszystko wygodne. Pierwsze co zauważyłem, praktycznie brak miejsca na stopy. Z tego względu, że fotel jest najniżej ustawiony jak się tylko da i w takim położeniu po prostu nie mam miejsca absolutnie tutaj na stopy. Miejsce to oczywiście jest, kiedy trzymam je nie pod fotelem. Jeżeli chodzi o miejsce nad głową, to ono praktycznie nie istnieje, zostaje mi tutaj tylko jeden palec wolnej przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń na kolana, jest ona naprawdę
wystarczająca, bardzo duża, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Jedyne zastrzeżenie mogę również mieć tutaj do podparcia moich ud. Uważam, że jest ono niewystarczające. Byłoby dobrze, gdybym mógł schować te stopy pod fotelem, wtedy moje uda opierałyby się tutaj bardziej na tej tylnej kanapie. Na plus podgrzewanie tutaj tej tylnej kanapy oraz wystarczający, bardzo wygodny podłokietnik, tak samo z prawej strony, z dwoma miejscami na napoje. No już nie ukrywajmy tutaj, że miałem możliwość przejechania się dzisiaj Kia Stinger właśnie w tej wersji GT z no, niesamowicie wyglądającym, przede wszystkim na pierwszy rzut oka, no co zwróciło moją uwagę, tak? Moją uwagę zwrócił po prostu świetnie wyglądający kolor. Nie wiem, jak technicznie on nazywa, jak się nazywa w palecie w ogóle. W palecie ten kolor nazywa się Micro Blue. Micro Blue. Jest to naprawdę bardzo ładny lakier. Nie robił on w ogóle wrażenia w konfiguratorze i na zdjęciach na stronie Kia, natomiast w rzeczywistości wygląda on zupełnie inaczej, wygląda po prostu rewelacyjnie. Bardziej mi się podoba na pewno niż kolor czerwony. No, mnie się wydaje, że on znakomicie koresponduje z tym sportowym charakterem tego samochodu. Dokładnie, a miałem też takie wrażenie, że bo jeździłem już kilkoma szybkimi samochodami, i moje takie odczucie było zawsze, że jeżeli samochód jest mały, to było bardzo czuć tą moc, natomiast jeżeli samochód był większy, to było czuć tą moc, natomiast w nie takim stopniu, jakbym tego oczekiwał. Natomiast tutaj, szczerze powiedziawszy, że naprawdę czuć tutaj moc i moje wrażenie takie subiektywne jest, że tych koni po prostu, a może te przyspieszenie jest zdecydowanie lepsze niż te, które deklaruje producent, bo producent z tego co pamiętam deklaruje około 5 sekund do setki, tak? W dokumentacji jest zapisane 4,9 km na sekundę, natomiast miałem przyjemność testować ten samochód dosyć szeroko podczas szkolenia produktowego i tam mierzyliśmy z kolegami z Akademii Bezpiecznej Jazdy w trybie Launch Control przyspieszenie i pomiar wyszedł nam 4,8, czyli jeszcze lepszy niż deklaruje producent. Na letnich oponach czy na zimowych? Na letnich oponach, oczywiście to było na torze wyścigowym przygotowanym odpowiednio przy suchej nawierzchni, odpylonej, czyli w odpowiednich do tego warunka. Więc odpowiednich warunkach. Tak. Super. Odnośnie tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o poczucie przyspieszenia, wydaje mi się, że dużą rolę tutaj odgrywa w samochodzie też nastaw zawieszenia, bo duże samochody zwykle mają to do siebie, że producent stara się uzyskać taki rozsądny kompromis pomiędzy twardością zawieszenia a komfortem zawieszenia. Natomiast tutaj samym zawieszeniem, układem jezdnym, układem przeniesienia napędu zajmował się człowiek, który przyszedł do nas z BMW, z firmy M GmbH, czyli ze sportowej sekcji BMW, i on raczej nie starał się iść na kompromis, jeżeli chodzi o samo zawieszenie, o jego pracę, o zachowanie, dlatego też te wrażenia mocy mogą być spotęgowane tym, że to zawieszenie jest bardziej sportowe niż komfortowe. Nie ukrywajmy także, że dźwięk, który tutaj wydobywa się, zapewne również jest doładowany głośnikami, ten dźwięk, tak? Ale dźwięk no, robi wrażenie, zwłaszcza tutaj w tym trybie Sport Plus. Myślę, że przypadnie do gustu wielu, wielu tutaj miłośników motoryzacji, bo też nie ukrywajmy, ten samochód, ja mam takie wrażenie, że on jest skierowany tak do miłośników motoryzacji, ponieważ Kia, tak sam powiedziałeś, tutaj nie szła na kompromis, znaczy projektant, który tutaj zajmował się zawieszeniem, nie szedł w żadnym stopniu na kompromis i bardzo fajnie, ponieważ no również tutaj wygląd, design nadwozia w zupełności nie przypomina mi osobiście przynajmniej żadnego modelu Kia. Nie wiem, czy ty odszukujesz tutaj, czy ty widzisz, przygotował tutaj, mamy przed sobą model Optima. No ja osobiście nie widzę żadnych pokrewieństw. Może, no bo ty jesteś bardziej jednak związany z tą marką, tak? Czy ty widzisz tutaj jakieś nawiązania do innych modeli tej marki? Nie, absolutnie nie i powiem więcej, na pewno jest to auto, którego nikt się po Kia nie spodziewał. Bryła nadwozia nie przypomina niczego, co Kia robiła wcześniej.
i wydaje mi się, że ona świetnie koresponduje z osiągami tego samochodu. Tak? Dokładnie. To nie jest pisanka, wydmuszka, która ładnie jest pomalowana, a w środku nie za wiele oferuje, tylko to jest samochód, który w mojej opinii stanowi znakomitą całość. Oczywiście my tutaj cały czas mówimy o tej wersji GT, natomiast tak jak już wcześniej rozmawialiśmy na temat tego samochodu, wspomniałeś, że również tutaj osiągi w wersji diesla i tej dwulitrowej benzyny nie rozczarowują, tak? Na pewno nie są tak spektakularne jak w przypadku tego auta. 370 koni to jest jednak moc, z którą na co dzień mało kto ma do czynienia tak od tak po prostu, natomiast jeździłem tym dwulitrowym benzynowym silnikiem z napędem na tylną oś i przyznam szczerze, że w porównaniu do Optimy GT, z tym samym motorem, ale z inną skrzynią i z napędem naprzód, Stinger z tym silnikiem robi też bardzo dobre wrażenie. To znaczy, jeżeli to będzie pierwszy kontakt klienta z tym autem, to również to wrażenie będzie znakomite, ponieważ systemy bezpieczeństwa są tak skonfigurowane, że jazda tym samochodem jest po prostu przyjemna. Przyspieszenie jest też dobre w odróżnieniu od Optimy. To jest ponad sekunda różnicy, prawie 1,5 sekundy różnicy. Składa się na to na pewno inna skrzynia ośmiobiegowa, która jest w Stingerze, i napęd na tylną oś. Jeżeli ktoś nie szuka jakichś mega zabójczych wrażeń z jazdy sportowej, to ten 255-konny benzynowy silnik też będzie dobrą propozycją. Diesel, o którym wspomniałeś, ma bardzo wysoki moment obrotowy, bo to jest 440 Nm, dostępne praktycznie od 1000-1200 obrotów, więc bardzo szybko. Zatem mimo mniejszej mocy 220 koni, 200 koni, mimo mniejszej mocy 200 koni, przyjemność z jazdy też będzie duża, a z kolei portfel nie odczuje aż tak bardzo tego, że jest to sportowe auto, bo średnie spalanie zmierzone, nie papierowe, tylko zmierzone w tym samochodzie, oscyluje w granicach 7,5-8 litrów na 100 km. Dokładnie, a jeszcze warto wspomnieć o tym, że no, okej, wersja GT, z tego co ja kojarzę, startuje około od 250 tysięcy złotych. Wersja GT zaczyna się od 234,9. O, 234. Natomiast jeżeli w ogóle ktoś sam Stinger mu się podoba, to jest on dostępny od 149 tysięcy, tak? 149 900 dokładnie. Czyli około 150 tysięcy i to są naprawdę rozsądne pieniądze, jak za samochód, który jest tak duży, bo Stinger jest naprawdę dużym samochodem, który wygląda naprawdę bardzo efektownie, no i który ma w zasadzie już wystarczające osiągi, tak? No bo nie ukrywajmy, te osiągi są w zupełności wystarczające, jak na auto tej klasy, tak? 255 koni, tak? Tak, 255 koni to jest... Mówię inaczej, nie liczy się ilość koni, a efektywne ich wykorzystanie, a z tego co mi wiadomo, no to Kia naprawdę bardzo efektywnie zużywa te konie mechaniczne, które ma do dyspozycji. Tak, bardzo, bardzo słusznie wspomniałeś, że za kwotę 150 tysięcy mamy do dyspozycji samochód, który sprawi dużo przyjemności właścicielowi pod każdym względem. Może tak jeszcze a propos, korzystając z tego, iż jesteś, no nie ukrywajmy, audiofilem, tak? Znasz się na sprzęcie, jesteś miłośnikiem muzyki rockowej, to może wypowiedz się też o systemie tutaj nagłośnienia, tak? Jakie masz odczucia w porównując je do samochodów konkurencji, tak? Czy uważasz, że... Bo ja osobiście już mam swoje zdanie, chciałbym jeszcze tylko twojego. To znaczy, na pewno jest to najlepszy system audio, jaki mamy w ofercie w naszych samochodach, tak? Najlepszy samochód musi mieć najlepsze audio, bo nie ulega wątpliwości. Dokładnie. Tu mamy do dyspozycji 15 głośników.
we wszystkich drzwiach są po trzy głośniki, nisko, średnio i wysokotonowy. Do tego mamy głośnik centralny z przodu pod szybą i dwa subwoofery pod przednimi fotelami. Zestaw audio o dużej przejrzystości, jeżeli chodzi o dźwięk. Dźwięk absolutnie nie ma prawa się tutaj przesterować. Ma ładny, miękki, szybki bas. Jest klarowny, zresztą jest tutaj specjalna funkcja Clarify w ustawieniach audio, która jakby oczyszcza brzmienie nawet słabo brzmiących, słabej jakości MP3-ek i dodaje tutaj dodatkowo taki efekt surround. Przypuszczam, że można znaleźć w samochodach na rynku audio jeszcze lepszej jakości. Tylko za jakie pieniądze, zawsze, tak? Tak, zawsze ktoś może zaoferować coś lepiej, tylko właśnie kwestia tego, jak głęboko musimy sięgnąć do portfela. Dokładnie. Myślę, że to audio, które mamy tutaj, jest też w stanie zadowolić nawet koneserów dźwięku. Ja oceniam je bardzo wysoko. Również mam takie zdanie. Gdybym był zainteresowany takim typem samochodu, to zdecydowanie zwracałbym uwagę na zupełnie inne jego aspekty. Tutaj ten system audio to raczej odłożyłbym na taki drugi plan, tak? Po pierwsze, skupiłbym się na tym, jak auto się prowadzi, no a trzeba tutaj... Może w trakcie naszej rozmowy nie mieliśmy tutaj możliwości pokazania, jak ten samochód się prowadzi, ponieważ praktycznie cały czas staliśmy w korkach. No niestety jest taka niedogodna pora, ale za chwilę wyjedziemy tutaj z miasta. Znajdujemy się w Lubinie, przypomnę tutaj moim widzom. No i wracając do tematu. Samochód po prostu w skrócie prowadzi się, jak dla mnie, najbardziej bym to porównał z samochodem BMW. I szczerze, no właśnie, jest to z pewnością zasługa osoby, która projektowała te zawieszenie. W życiu nie przypuszczałbym, że Kia, kiedy jeszcze przypomnę sobie Kia sprzed kilkunastu lat wstecz, nigdy bym nie przypuszczał, że Kia wypuści taki samochód, który zrobi na mnie tak duże wrażenie i który będzie takim po prostu potężnym skokiem jakościowym i designerskim. No bo naprawdę, ten samochód, no nie ukrywajmy, robi wrażenie na każdym, również na osobach, które z pewnością chciałyby w jakiś sposób skrytykować tą markę. Myślę, że tutaj, okej, krytykować można, ale jeżeli ktoś się przejedzie tym samochodem, no to myślę, że mogłoby mu zabraknąć argumentów, żeby po prostu znaleźć jakieś naprawdę, ale naprawdę takie sensowne wady. Ja w zasadzie jedyną wadą jak na razie, jaką tutaj zauważyłem w tym samochodzie, to może być nieco dziwne dla niektórych osób, to jest po prostu dźwięk tego samochodu. Okej, on brzmi fajnie w środku, natomiast na zewnątrz jednak czegoś mi tutaj brakuje. Brakuje mi takiej nutki agresywności, którą właśnie znajdziemy w stylistyce, znajdziemy w fajnym prowadzeniu, a jednak tutaj troszeczkę tego dźwięku brakuje, więc osobiście jakbym miał decydować się na takiego typu samochód, to chyba bym się zastanowił nad zmianą układu wydechowego, co zresztą robi bardzo dużo osób, które kupuje Mustanga wersji GT. No a też mówiłeś, że masz, jeździłeś. Już Ci mogę powiedzieć, że tak, no jeżeli szukamy dźwięku, ja go określam brutalnym, brutalnego dźwięku, to musi to być V8 amerykańskie, najlepiej. Natomiast już mogę powiedzieć, zapowiedzieć, że mamy wstępnie potwierdzoną informację z działu technicznego w naszej firmie, że do Stingera będą oferowane elektrycznie sterowane klapy do układu wydechowego. O proszę. Już pierwszy taki zestaw mamy zamontowany w samochodzie, który jeździ w centrali w Warszawie. I ten układ klap sterowany elektrycznie robi swoją dobrą robotę tutaj, jeżeli chodzi o brzmienie, którego Ci brakuje. No jeżeli chodzi o sam silnik, nie ukrywajmy, no, silniki muszą być ciche w tej chwili. I przy V6, która sama z siebie ma bardzo wysoką kulturę pracy, ciężko oczekiwać od takiego silnika, że on będzie groźnie bulgotał pod maską. Stąd też ten dodatkowy dźwięk, który tutaj się
w trybie Sport i Sport Plus wydobywa z głośników. Który, nie ukrywajmy, jest stosowany przez innych producentów nawet w silnikach V8, bo to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to jest taka era, w których nawet V8 są po prostu ciche. No za chwilę będziemy mieli możliwość wyprzedzenia w końcu samochodu i może przejażdżki troszeczkę szybciej po zakręcie, zobaczymy. Skrzynia biegów reaguje szybko, nie jest to dwusprzęgowa przekładnia. Pracuje ona gładko, nie mam żadnych zastrzeżeń, absolutnie. Również tutaj, startując w trybie launch control, samochód wręcz wyrywa do przodu, odpycha się wszystkimi czterema kołami. No i no cóż, no zapewnia po prostu uśmiech na twarzy kierowcy, tak? Jest to samochód, który zdecydowanie daje po prostu ogromną wręcz przyjemność z jazdy, a do tego, bo do tego przecież ten samochód został stworzony, tak? Odnośnie napędu na cztery koła, to mogę jeszcze dodać, że w trybie jazdy emeryckiej tak zwanej 95% napędu jest przekazywane na tylną oś, 5% na przednią. Natomiast przy jeździe sportowej napęd może być podzielony nawet do pół na pół, więc zapewnia maksymalną przyczepność w każdych warunkach zasady. No, samochód naprawdę robi wrażenie, wręcz mam dużą przyjemność, nawet jak jeżdżę gdzieś po mieście, się kręcę i jeżdżą auta konkurencyjne typu właśnie marki premium. Każdy gdzieś tam oko odwróci, a wręcz przyhamuje i odwróci się, zobaczy co to jest. Dużo przyjemności, dużo frajdy daje to auto. Stinger robi naprawdę niesamowite wrażenie, tak jak mówisz, na ulicy ludzie się oglądają, przepuszczają po to, aby po prostu zobaczyć ten samochód na żywo, no i też chyba próbują się ścigać, tak? No bo nie ukrywajmy, z takimi osiągami, z takim wyglądem, no ten samochód wręcz prowokuje do takiej szybszej jazdy. Szkoda, że dzisiaj mam możliwość przejechania się dosłownie około godziny, dwóch godzin tym samochodem. No jeżeli będę miał taką możliwość pojeździć dłużej, to po raz kolejny chętnie spotkam się z Kiją Stinger i zrobię kolejny materiał o tym samochodzie, ponieważ jest o czym tak naprawdę tutaj mówić. Zresztą widać to na dzisiejszym przykładzie. Naprawdę jest o czym opowiadać, ponieważ samochód jest zaawansowany technicznie i naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zwłaszcza jak na markę Kia, która, no jak sami widzicie, nie jest już taką marką, jaką była kiedyś po prostu. Ciekawostek jeszcze mogę powiedzieć, że dyrektor działu technicznego był pytany o Stingera, czy nie można było wycisnąć z tego samochodu więcej. I odpowiedział ciekawą rzecz, mianowicie Kia jest przygotowana na jeszcze więcej w tym samochodzie. Natomiast staramy się konsekwentnie budować wizerunek marki na rynku. To jest Stinger, to jest nowość, której nikt się nie spodziewał, więc też nasi odbiorcy, a także nasza konkurencja musi jakby okrzepnąć z tym samochodem. No i stwierdził dyrektor, że my jesteśmy technicznie gotowi na jeszcze więcej, natomiast rynek po prostu nie jest gotowy na to, żeby kupić Kia za 300 tysięcy czy za 350 tysięcy. Już teraz nawet spotkałem się właśnie z takimi opiniami, że no wszystko fajnie, ten samochód jest naprawdę w świetnej relacji, jeżeli chodzi o cenę, a to, co dostajemy. Natomiast właśnie, tak jak mówisz, kurczę, no auto jednak kosztuje około tam 230 tysięcy złotych. To mimo wszystko dla niektórych wciąż jest za dużo, ale są to osoby, myślę, że którym po prostu przeszkadza, no umówmy się, powiedzmy sobie to szczerze, znaczek na masce, po prostu, nic więcej. Jeżeli chodzi o wcześniejsze, tutaj rozmawialiśmy o tym, czy jest tutaj jakieś nawiązanie do poprzednich modeli, do innych modeli może Kii, to widzę, teraz dopiero mi się zwróciłem uwagę na tutaj na te przyciski po lewej stronie, które mi się osobiście bardzo podobają. Są to szybkie tutaj takie skróty do wyłączania właśnie line assistu, do wyłączenia tutaj tego ostrzegania o pojeździe, który znajduje się w martwej strefie, czy do otwierania tutaj wlewu paliwa oraz
oraz bagażnika. Także ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś lubi sobie sprawiać przyjemność, to Kia Stinger, po prostu już reasumując naszą dzisiejszą rozmowę, to jest samochód zdecydowanie, który sprawia przyjemność, który fajnie wygląda, świetnie jeździ i jest naprawdę w bardzo przyzwoitych pieniądzach. Nic dodać, nic ująć. Także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie mojego materiału. Dziękuję Tobie tutaj za takie techniczne ciekawostki, o których ja oczywiście tutaj nie mam pojęcia. Ty jako osoba, która przeszła szkolenie z tego samochodu, wiesz po prostu o tym samochodzie bardzo, bardzo dużo. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. No i oczekiwania na dalsze odcinki. Trzymajcie się, na razie.